Gościem Radia Wnet jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy poranna kawa już wypita? Dwie. A, no to jesteśmy braćmi w wieży kawowej, bo ja również, ale tak nie o kawie mieliśmy rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać też o czymś równie ciemnym, bo węglu, ale zmieniamy plany. Zmieniamy plany, węgiel również będzie, ale informacja, która padła wczoraj, będą w Polsce budowane elektrownie atomowe, raczej reaktory nuklearne typu SMR. KGHM podpisał odpowiednie porozumienie z amerykańską firmą. O co chodzi? Czym są owe SMR-y? SMR, czyli Small Modular Reactors, to są małe reaktory modularne. Chodzi o reaktory jądrowe, ale takie małe, żeby można ich było budować dużo w wielu miejscach w ramach rozproszonej energetyki, która naraz będzie zeroemisyjna jak źródła odnawialne, a przy tym stabilna jak źródła konwencjonalne opalane paliwami kopalnymi, więc ma teoretycznie to rozwiązanie zalety odnawialnych źródeł energii, zalety energetyki konwencjonalnej, bez wad. Natomiast jest jedno wielkie wyzwanie. Ta technologia jeszcze nie została wprowadzona, certyfikowana w Unii Europejskiej. Faktycznie firma NuScale, z którą rozmawia KGHM na wstępnym etapie tej współpracy, już ma tę technologię certyfikowaną w Stanach Zjednoczonych i mogłaby ją mieć w Polsce. Stąd bierze się ambitny termin pierwszego reaktora w 2029 roku. No ale zobaczymy, jak będzie. Dobrze, że nasze spółki szukają różnych alternatyw. Mały atom rozproszony to jest świetna opcja dla ciężkiego przemysłu, takiego jak KGHM, bo można łatwo w miejscach ciężkiego zużycia energii dostarczyć taki reaktor i mieć zdekarbonizowane dostawy zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a jednocześnie stabilne dostawy, których nie mogą dać odnawialne źródła energii, a niezbędne do procesów przemysłowych. Czyli przyzakładowa elektrownia to już tylko kwestia przyszłości, jak futuryści jeszcze parę lat temu przewidywali, że będziemy mieli malutkie elektrownie atomowe, malutkie reaktory, każdy przy swoim domu, no to pewnie jest jeszcze dalsza przyszłość, ale powiedział pan, SMR to mały reaktor. Co to znaczy mały? Jak mały? Mały, czyli kilkadziesiąt, a nie kilka tysięcy megawatów. Duży atom jest nadal potrzebny z punktu widzenia krajowego systemu elektroenergetycznego i tam reaktory są liczone w tysiącach megawatów. Natomiast reaktory małe, modularne, to akurat w przypadku tego projektu, o którym rozmawia KGHM, 77 megawatów, ale może to być kilkadziesiąt, kilkaset megawatów. Mniejsze reaktory punktowo rozproszone w wielu miejscach kraju. To jest ich zaleta, ale też wyzwanie z punktu widzenia regulacji, bo to jest cały czas atom. Trzeba chronić przed proliferacją materiału radioaktywnego, trzeba zabezpieczyć te obszary, więc ważnym elementem, o którym też KGHM wspomina, jest stworzenie całkiem nowych regulacji. Z punktu widzenia prawa SMR-ów po prostu jeszcze nie ma. Trzeba je opisać dopiero w polskim prawie i wtedy też będą mogły zostać wprowadzone, więc teraz trzeba trzymać kciuki za naszych prawodawców, żeby nie ślimaczyli się z prawem odnośnie małych reaktorów jądrowych, bo wszystko może być przygotowane po stronie biznesowej. Panie redaktorze, prosiłbym o stanie w jednym miejscu, najlepiej jak najbliżej okna, bo gdzieś głosy zanika. Możliwe, że to te reaktory już działające rozpalają sieć GSM. Halo, halo? Tak, raz, dwa, trzy, jestem. Tak, w nieco pogorszonej jakości, ale jakość naszego życia się podwyższy wtedy, kiedy będziemy mieli te SMR-y. Ale dobrze, na poważnie. 33 rok, takie były plany rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby uruchomić pierwszą dużą elektrownię atomową. Wydaje się, że rozmowy się przeciągają. Być może w 29 prędzej uda się zainstalować w kilku miejscach te SMR-y. W Stanach Zjednoczonych one, jak rozumiem, mają podwaliny już prawne, a czy już funkcjonują i w ilu miejscach? Nie funkcjonują. Czekamy na pierwsze reaktory. One mogą się pojawić w Stanach, w Kanadzie. Rzeczywiście może to być szybciej lub wolniej, bo rozwój technologiczny zaskakuje. Na przykład w przypadku odnawialnych źródeł energii, które świetnie się rozwijają i też przekraczają prognozy. Natomiast nie jest pewne, czy rzeczywiście uda się w 2029 roku ten reaktor zapewnić w Polsce. Jest szereg firm polskich, państwowych i prywatnych zainteresowanych tą technologią i to jest dobry sygnał dla inwestorów ze Stanów, żeby faktycznie zaangażować się w Polsce i spróbować zaindukować technologię małych reaktorów w naszym kraju. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast to nie jest alternatywa wobec wielkiego atomu, który faktycznie jest przegadany. Dyskusje na ten temat toczą się od upadku Żarnowca 30 lat temu i nie mamy dalej atomu. Gdybyśmy dyskutować
Gdybyśmy mieli znowu głos redaktora Jakubika, gdzieś nam uciekł, ale nie takie rzeczy dzieją się. Mam nadzieję, że już do nas powraca. 29 rok, całkiem ciekawa data, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nadal sprzedawane jest powietrze alpejskie, bo przecież to tak jakby dziś, nie wiem, MPT warszawskie kupowało latające samochody jako taksówki, ale ich jeszcze nie ma, tak samo jak tych reaktorów SMR. Witam ponownie, gdzieś jakąś opowieść obok poprowadziliśmy, skończyliśmy na tym, że technologia ta nie jest jeszcze nigdzie wdrożona, czyli tak jak latające taksówki, cały czas czekamy. Ale może zostać wdrożona szybko rzeczywiście, na przykład odnawialne źródła energii zaskoczyły nas tempem rozwoju, spadku kosztów tej technologii. Podobnie może być z małymi reaktorami, ale to nie jest pewne. Pewny jest duży atom, który jest już na stole i który trzeba byłoby faktycznie w końcu zbudować. Mamy publicystykę sięgającą 30 lat rozmowy o atomie w Polsce od czasu upadku projektu w Żarnowcu. Warto byłoby, aby ostateczna decyzja w sprawie wyboru partnera technologicznego i finansowego zapadła w końcu w 2022 roku. Wystarczy czasu, żeby zbudować pierwszy reaktor do 2033 roku, ponieważ budowa z procesami towarzyszącymi to jest około dekada, czyli ostatni moment jest na rozstrzygnięcie w sprawie dużego atomu, którego nie zastąpi mały atom, ale oczywiście może się z nim pięknie uzupełniać, o czym mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka na spotkaniu z sekretarz energii Jennifer Granholm w Warszawie wczoraj. No by tym razem poszło to lepiej niż budowa elektrowni atomowej, którą pamiętamy z zapowiedzi Donalda Tuska. Przecież od roku powinniśmy już mieć w Polsce atom i dużą elektrownię atomową, ale dobrze, te zapowiedzi sprzed 11 lat się zdezaktualizowały, nowe zapowiedzi nowego rządu, zobaczymy jak wyjdzie wdrożenie ich w życie, a na razie kopiemy węgiel, rozpalamy elektrownie węglowe, rozpalamy to może złe określenie, ale napędzamy je węglem, a przynajmniej turów. I tutaj kolejne konsekwencje związane z wydobyciem i działaniem elektrowni, która produkuje około 7% energii dla całego kraju. Jeżeli dobrze rozumiem, Unia Europejska nałożyła karę 500 tysięcy złotych, euro, przepraszam, dziennie. Co pan myśli o tym i czy Polska może żyć bez Turowa dziś? Polska może żyć bez Turowa, ale nie z dnia na dzień. W pewnym momencie elektrownia Turów zostanie wygaszona, tak samo jak wydobycie w kopalni Turów kiedyś się skończy. Do rozstrzygnięcia jest tempo tych zmian. Złoża też się w końcu wyczerpią, więc to jest obiektywny proces, który nas czeka. Ale spór o Turów sięgnął takiej skali, że w tym momencie Trybunał Sprawiedliwości oczekuje zatrzymania pracy kopalni, które automatycznie oznaczałoby zatrzymanie pracy elektrowni, bo ona czerpie surowiec właśnie z tej kopalni i taka rewolucja jest niedopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego Polacy wolą naliczać cały czas tę karę, która nie będzie zapłacona, jeśli dojdzie do jakiegoś porozumienia z Czechami, zamiast wyłączać elektrownię i naprawdę naliczać miliardy strat związane z tym, że będziemy wyłączać nagle cały kompleks, który daje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Ale ten spór się skończy, dojdzie do jakiegoś porozumienia z Czechami przed lub po wyborach, które mają znaczenie też dla postawy czeskiej, która się zmieniła. Natomiast zmiany tak będą zmienić, więc spór o Turów jest przyczynkiem do dyskusji. Na pewno w tempie i w odpowiednim momencie tych słów już się domyślaliśmy, bo gdzieś znowu pański głos zanika. Jeszcze 5 minut rozmowy przed nami i pewna statystyka, więc próbujemy poprawić nasz zasięg. Włączamy nasze nadajniki satelitarne, aby dopędzić sieć GSM. Tymczasem 500 tysięcy euro dziennie to jest kara. Widziałem wyliczenia, które mówią o tym, że około 3-3,5 miliona euro jest wart prąd produkowany przez elektrownię Turów. Nie wiem, na ile się pan zgodzi z takimi wyliczeniami, czy to jest prawda, czy to się da po prostu wprost wyliczyć. A jaki byłby potencjalny koszt zamknięcia takiej elektrowni, jeżeli w ogóle miałoby ten do tego koszt dojść? Trudno policzyć, ale byłby liczony w milionach, jeśli nie w miliardzie, coś ponad miliarda złotych, gdybyśmy rewolucyjnie zamknęli
kompleks turowski, który daje kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, więc nawet jeżeli ta kara będzie musiała zostać zapłacona na pewnym etapie, to warto ją zapłacić zamiast wyłączać Turów, ale liczę na porozumienie pozasądowe między Polską a Czechami, które sprawi jeszcze, że ta kara nie będzie w końcu egzekwowana względem Polski, więc należy trzymać kciuki za naszych negocjatorów. Ta sprawa jest w zasięgu ręki. Koszty różnych rozwiązań, które mają chronić czeskie środowisko przed wpływem kopalni Turów, są bardzo niskie w porównaniu z tym, co musielibyśmy zapłacić za wyłączenie Turowa. No dobrze, a czym jest abordaż zielonych piratów w Turowie? A no właśnie, partia piratów czeska, która używa haseł ekologicznych także w kampanii wyborczej, może wejść do koalicji w nowym rządzie czeskim po wyborach i jeszcze bardziej zradykalizować stanowisko czeskie, więc kto wie, czy nie lepiej porozumieć się teraz z premierem Babiszem, który oczywiście też wykorzystuje ten spór w kampanii, no ale Czesi też podkreślają, że z kolei to strona polska opóźnia rozmowy. Nie wiadomo, gdzie jest prawda, gdyby to zależało tylko od samorządów. Z ich przedstawicielami rozmawiałem, przedstawicielami Dolnego Śląska, przedstawicielami Kraju Liberackiego. Oni chcą tego porozumienia jak najszybciej. I ostatecznie chodzi o to, żeby wydać kilkadziesiąt milionów złotych, niedużo z punktu widzenia budżetu, choć dla każdego obywatela to są wielkie pieniądze, na to, żeby zabezpieczyć wydobycie w kopalni Turów. Gdybyśmy osiągnęli porozumienie w tej sprawie w lutym 2021 roku, nie byłoby tej całej awantury dzisiaj, no ale mądry Polak po szkodzie teraz trzeba posprzątać po to, żebyśmy jak najszybciej mogli się zająć transformacją energetyczną także w Turowie. I abyśmy mogli odbierać prąd w naszych gniazdkach. Teraz drobna prywata, pytanie bezpośrednie. Może pan uniknąć odpowiedzi, ale ono idzie do następnego pytania i nie jest w żaden sposób źle skorelowane. Ile pan płaci za prąd miesięcznie u siebie? Około 230 zł. Moim dostawcą jest firma Innogy. Bo to już bez szczegółów. 230 zł, a w przyszłym roku, w styczniu, ile to może być? W przyszłym roku kilkadziesiąt procent więcej. Czy słyszeliśmy o tego typu podwyżkach wcześniej w historii Polski? Słyszeliśmy, ale dawno ich nie widzieliśmy, natomiast teraz trzeba się przyzwyczaić, bo w przyszłym roku będzie kolejne kilkadziesiąt i w przyszłym roku kolejne kilkadziesiąt i tylko jakieś mechanizmy wsparcia wycelowane w najbiedniejszych mogą tutaj poprawić nieco sytuację, ale taniej już było. Taniej już było, to określenie, które lubię mówić, ale nie lubię tego, z czym to się wiąże, bo przecież portfele i kieszenie nasze bolą od tych płatności. No, czyli właściwie nie ma światełka w tunelu, nie licząc dopłat rządowych, które wiemy, jak mogą się skończyć, abyśmy mogli mniej albo tyle samo, albo niewiele więcej płacić za energię. Pan mówi, że z roku na rok ceny energii będą droższe o kilkadziesiąt procent, tak pan zakłada. I nawet opuszczenie Unii Europejskiej postulowane przez niektórych polityków, którzy naprawdę nie zastanawiają się nad tym, co mówią, nie pomoże tutaj, bo te ceny energii rosną na całym kontynencie, między innymi przez politykę klimatyczną, z której się nie wypiszemy, nawet gdybyśmy opuścili Unię Europejską z takiego niedorzecznego powodu. Nie, czas nasz się kończy, ale nie możemy zakończyć rozmowy tak negatywnym wątkiem. Proszę jedno zdanie pozytywne o polskiej energii na koniec. Polacy sobie poradzą, jak zwykle w historii. Każdy kryzys jest napędem zmian, napędem reform i wierzę, że tak też będzie w tym przypadku. Będziemy mieli więcej, tańszej energii. Trzymam kciuki za energetykę jądrową, małą i dużą w Polsce. Jeżeli teraz się zepniemy, to naprawdę damy radę. A rozmowę tę napędzał Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.